Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj będzie rozbiórka już 27. Z kolei demontaż oto rozrusznika ze samochodu marki Mitsubishi. Jest to taki oto rozruszniczek i będziemy sobie go demontowali na czyste metale kolorowe, to znaczy miedź, aluminium i co. Zobaczymy, co jeszcze nam to da. Trochę żeśmy to sobie pomogli z tym, uwolniliśmy to sobie, a żeby to lepiej szło, żeby nie było jakichś długich takich czasowych przerwań z wykręcaniem. Strony są dwa śrubki solenoida, trzeba wyciągnąć. I tak. Mamy solenoid wyciągnięty. Jest taki elektromagnes, który tutaj te dwa styki daje sobie, o, mamy rozebrane. Tu jest jakaś część, jakaś sprężynka. Mamy tutaj jeszcze, nie wiem, czy się to uda tam jakoś dostać do tego pośrodka. To wyciągnąć. Zostawiam tak, teraz to jeszcze pobawimy. Jeszcze zdejmiemy tą pokrywę i tutaj mamy jakieś węgliki. Tutaj z tej strony i tutaj mamy cały rotorek, bardzo ładny. To pójdzie do opalenia znowu. No i tu jakiś elektromagnes. No i tu mamy jeszcze taką widełkę, która się posuwa. No to na takim systemie wyciągamy i z powrotem to sobie najeżdża tak. No, to jest chyba... To są magnesy w pośrodku. Tu nie zmiedzi żadnej. To jeszcze wyklepiemy sobie. To jest żelazo. To są jakieś zębione części. Jeszcze trzyma w pośrodku. Dostaniemy sobie, jakoś powinno to chyba się dostać. No. Nie wiem, koledzy, jako to za bardzo wydostać z tego, bo młotek zawsze pomoże. Też czysty aluminium odlew. Już to wygląda, że to jest bardzo ładny odlew, zupełnie czysty. To będzie trochę aluminium. No i tu są jakieś żelazne i magnesy. Damy sobie do żelaza. Jest jakiś plastik. Plastikowe części. Chyba zostawimy w plastiku. No to damy całego. Do złomu chyba. Żelazo. Wirniczek potem sobie opalimy. To nie będziemy teraz ważyć. No, tu jest jeszcze solenoid. To jest taki elektromagnes, który powoduje to, że dwa kontakty się złączą. No, w ogóle nie wiem, jak to rozebrać. Czy to ma cenę w ogóle rozbierać? Czy w tym coś jest? No, poświęcimy temu chyba. Albo jak sam rozwalić? Co myślicie? Będzie to miało cenę czy nie? Rozwalać? Sam nie wiem. Coś to jakoś nie podchodzi. Zobaczymy. Nie wiem, no jak do tego się dostać, do pośrodka. No, chyba w przyszłym odcinku sobie to demontujemy. Ważymy, co sobie wydostaliśmy. Wydostaliśmy sobie taki aluminiowy oto płaszcz. Płaszczki żelaza. A to sobie rozważymy. No i w przyszłym odcinku sobie zważymy, chociaż ten rozebrany oto elektromagnes solenoidowy. No, żelazo, nie wiem, wirnik minus 20% miedzi, to znaczy około 100 gramów miedzi może być w tym. No, żelazo damy sobie tutaj. Tutaj ile było żelaza z tego? Tutaj. Jeszcze te dwa kółka żelazne. No, jakieś śrubki. Kilo 155 żelaza. Aluminium czyste 443 gramów. Odlew aluminiowy rozrusznika. No i to jeszcze przyjdzie rozebrać. To ma około pół kila. No. To jeszcze w następnym odcinku sobie rozbierzemy. Dzięki za uwagę. Patrzcie na kolejne odcinki demontażu. Już 27 odcinek demontażu, to był dzisiaj no trochę słaby, bo nie ma sprzętu, nie ma jak to rozebrać. W przyszłym odcinku sobie to rozbierzemy. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinku. Do widzenia.